Siemano z tej strony, Paweł, witam Cię w nagraniu, w którym opowiemy sobie, jak rozwiązać zadanie ósme z próbnej matury z Operonem z 2020 roku z poziomu rozszerzonego. To zadanie sprawiło kilku uczniom, z którymi, z którymi współpracuję jeden na jeden, nieco problemów, dlatego postanowiłem je nagrać dla Ciebie, bo jeśli kilku osobom to już sprawiło problem, wpadnięcie na pomysł, jak rozwiązać je, no to może tak naprawdę okazać się pomocne w przygotowaniu. Twoim do Twojej matury. Oczywiście to jest poziom rozszerzony, więc tutaj co nieco będzie trzeba pokminić, no ale moim zdaniem osoby, które piszą też tylko podstawę i chciałyby napisać ją powyżej 90%, byłyby w stanie zrobić to zadanie. Bo co ciekawe, tutaj nie trzeba używać żadnych własności, które wykraczają poza poziom podstawowy. O co tutaj chodzi? Weźmy się za e, robotę. Mamy trapez prostokątny o podstawach długości a i b. Nie ma powiedziane, która podstawa to a i b, ale to nie ma dla nas znaczenia. I wysokość długości 2h. Nie h, tylko 2h. Dłuższe ramię trapezu jest równocześnie średnicą okręgu, czyli dłuższe ramię trapezu jest równe długości dwóm promieniom tego okręgu. I ten okrąg jest styczny do drugiego ramienia trapezu. Mamy udowodnić, że h kwadrat równa się a razy b, czyli musimy udowodnić, że kwadrat połowy wysokości jest równy iloczynowi długości podstaw. No dobra, jak się zabrać za to zadanie? Na pewno od narysowania rysunku. Ja już zacząłem rysować ten rysunek, aby szanować twój czas. I może co powinniśmy sobie tutaj zapisali? Zapiszmy sobie, że Nasza, nasze dłuższe ramię to ma długość dwóm promieniom tego okręgu. I co możemy jeszcze się tutaj dowiedzieć? No, jeśli jest styczny, okrąg jest styczny do długiego ramienia, no to tak naprawdę też będziemy mieli tutaj rkę. O czym chciałbym na samym początku jeszcze powiedzieć? Jeśli przygotowujesz się do rozszerzenia, naprawdę na początek sugeruję ci, spróbuj rozwiązać to danie samodzielnie. Podejmij próbę, rysunek już masz, rozkmin co nieco, zastanów się nad własnościami naszego trapezu, jakiegokolwiek trapezu i spróbuj to wykorzystać, ponieważ takie zdanie może się pojawić na twojej, na twojej maturze. Tyle słowem wstępu. Co dalej podpisujemy? Podpiszmy sobie tak, całość tutaj to są dwie wysokości, 2h. Zazwyczaj h to jest wysokość, no ale jak to jest 2h całość, no to pewnie gdzieś będzie h. I teraz tak, podpiszmy sobie dolną i górną podstawę. No, dolną sobie na przykład nazwijmy A, górną nazwijmy B. I co trzeba teraz wiedzieć? Jedną rzeczą, która jest mega ważna, którą trzeba pamiętać, no to tak, jeśli odcinek wychodzi ze środka dłuższego ramienia i pada na przeciwległy bok i ona jest styczna, ten odcinek jest styczny, to mamy kąt prosty. I co więcej, jeśli mamy odcinek łączący środki, na ramion trapezu. Skąd ja wiem, że to jest środek? No bo tu wychodzę ze środka i idę na przeciwległy bok pod kątem prostym, więc też muszę mieć tutaj podzielony odcinek na dwie równe części. Więc mogę śmiało powiedzieć, że mam H i drugie H. Jeśli to już wiemy, to przydałoby się wyjść z własności, która jest własnością na Odcinek łączący środki ramion trapezu. Odcinek łączący środki ramion trapezu jest to połowa czego? Jest to połowa naszej sumy podstaw. Czyli r to się równa a plus b na 2. No to to już daje nam naprawdę sporo, spore pole manewru. Jeśli ja bym tutaj wziął razy 2, no to ja wiem, że 2 ry to się równa a plus b. Po co mi to jest? Zauważ, jeśli ja tutaj opuszczę odcinek, to ten odcinek będzie długości h. Więc mam elegancko h. Zamiast r mogę już wstawić a plus b na 2, czyli naszą, tutaj nas, naszą własność, którą widzimy. Co więcej, przydałoby nam się obliczyć odcinek, o ten, i wtedy byśmy z trójkąta prostokątnego spróbowali wyznaczyć własność, która jest tutaj do udowodnienia. No to co? Polećmy z tym. Ja wiem przecież, że cały ten żółty odcinek, no to dla mnie to jest to jest r. No to ja przecież widzę, że r to się równa a plus b na 2. A przecież ten kawałek to jest b. Czyli, tak, czyli nasz znak zapytania, biały znak zapytania, no to to jest a plus b na 2 na 2, będziemy to teraz odejmować od tego b. Czyli mamy a plus b na 2, odjąć 2b na 2. Dla nas to będzie po prostu a plus b, odjąć 2b na 2, to się równa a odjąć b na 2. I zobaczmy teraz pewną analogię. Mamy trójkąt prostokątny. I w tym trójkącie prostokątnym jesteśmy w stanie określić wszystkie z naszych tutaj podanych długości. Nasz czerwony odcinek to jest długości H. nasz odcinek biały to jest... Biały na rysunku ze znakiem zapytania. Tutaj mamy jako żółty a odjąć b na 2. No i nasz niebieski odcinek to jest promień, czyli a plus b na 2. I co? No to lecimy z Pitagorasem i wyznaczmy stąd wzór na h kwadrat, bo może właśnie dzięki temu już osiągniemy nasz cel, czyli h kwadrat plus w tym przypadku. I co dodajemy? Będziemy dodawać a minus b dzielone na 2 do kwadratu. Całość ma się równać. a plus b na 2 też do kwadratu. Czyli mamy tak. h kwadrat plus a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Całość na 4. To się równa. Lecimy ze wzorami skróconego mnożenia na 4. Pomnożę stronami na 4, żeby pozbyć się tego badziewia, co mamy w mianowniku. I mamy 4 h kwadraty plus A kwadrat minus 2AB plus B kwadrat to się równa A kwadrat plus 2AB plus B kwadrat. Wywalamy, bo się skróci, tu też się skróci. Na drugą stronę przenosimy minus 2AB. Ze zmienionym znakiem, bądź mamy 2AB plus 2AB, czyli mamy 4H kwadrat. To się równa 4AB, dzielę na 4. I zauważ, H kwadrat równa się A razy B, co należało dowieść. Poszliśmy w tym zadaniu jak po sznurku. Ale mogliśmy zrobić to zadanie tylko dlatego, że znaliśmy odpowiednie własności. Omówmy je na sam koniec. Tak, abyś w przyszłości mogła mogły rozwiązać to zadanie jeszcze raz samodzielnie. Skorzystaliśmy tak naprawdę z trójkąta e, i prostokątnego i z wzoru na Pythagorasa. Pitagora, Mogliśmy to zrobić dzięki temu, że dowiedzieliśmy się, iż nasz, e, nasz okrąg jest styczny do krótszego ramienia. I wtedy wiedzieliśmy, że ten odcinek od środka naszego, od naszej średnicy okręgu do ramienia to jest r. A jeśli mam odcinek łączący środek jednego ramienia z, jest, i prostopadły do drugiego, to wiemy, że to jest środek naszego, odcinek łączący środki ramion trapezu, więc wtedy wiemy, że to się równa a plus b na 2. To jest własność do zapamiętania, nawet na podstawę. I tak naprawdę. Dzięki temu mogliśmy zbudować już trójkąt, w którym podamy sobie dane A, B i H. Jeśli jeszcze nie do końca rozumiesz, jak rozwiązać to zadanie, obejrzyj to nagranie jeszcze raz, krok po kroku, z pauzami, przeanalizuj, je, zapisz sobie trochę notatek, zrób z tych własności, o których powiedziałem, ponieważ tego typu zadanie może pojawić się na Twojej maturze rozszerzonej. Na ten moment Wielkie dzięki za Twoją uwagę. Jeśli chcesz, abym pomógł Tobie przygotować się do Twojej matury, no to zasubskrybuj ten kanał i kliknij lajka, like, jeśli Ci się podobało. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Cześć.